tineriții, trebuie să știu cum minti. În rășune și e frică, așa au zis părintele, dar eu m-am săturat. Să stau la cozi masă, eu azi m-am îmbrăcat în rochea și-i frumoasă. La nuntă asta e numai muzică de nuntă, toți vorbesc, nimeni n-ascultă. Atâta am și de dimineață, am să joc măcar o dată în viață. Siamanaczko, z tej strony echipa Mototour. Dzisiejszym odcinku jedziemy zwiedzać piramidę w Polsce. To będzie hit na tym YouTubie. Jest ze mną dzisiaj Dawid też. No, mam nadzieję, bo poprawiłem mikrofon, żeby Dawida było lepiej słychać. Oceńcie to w komentarzu, jak to będzie słychać. A my lecimy. No, dzisiejsza podróż odbywa się na motocyklach Yamaha Fazer 600. No i Yamaha TZR 50, nie? Troszeczkę takie nietypowe pojemności ze sobą, aczkolwiek jedna i druga daje radę. Co w sumie możecie się przekonać. Dobra, lecimy na Szczecin, panie. O, jak ruch jak w Rzymie w niedzielę, standardowo. Nie ma te piramidy. Pewnie tak. Na tą wektrą jedziemy, co? No. Jedź szybciej, człowieku, bo... O, bez świateł. To już dzisiaj u mnie standard. Trzeci raz chyba. No i właśnie wybiło 51 tysięcy na fazerku, nie? Równiutkie. Kurde, ale to leci. Jak był kupowany, było 48 chyba. Dużo, niedużo, ale jednak, nie? Gdy lejesz paliwo i jest poza skalę. I jeździsz za darmożkę. Zaczyna się. Jedzie wóz przez pola zbożem malowane i zbiera pszenicę, rzepak siemielniane. Pszenica się złoci. Zaczyna się. Jaka to melodia z Mototour. O, jaka korsa, człowieku! Zobacz, jakie kolorki! O, ja! O, kolory tęczy! Nic nie wbite było, co ty? Na oryginalnych częściach robiona! O, może lewą pokażę? O, zna się na rzeczy. Bo jednak zauważyłem, że dużo, że tak nazwę czoperowców nie daje, nie pokazuje lewej, nie? Nie wiem. Kwestia, że to nie te motory, czy o co chodzi? Tutaj ten piaseczek. O, troszkę zgadliwy. Mój ulubiony. Zawsze plus 5 do adrenaliny. Jeszcze mnie coś spędzi, nie? Dobra. Zawsze jest tak, gdy nie potrzebujesz ruszać twarzy, to cię spędzi, nie? Tak to było. Koło ci się odkręca. Dogania mnie. Nie no, przy takiej prędkości to luźno jeszcze, jak mi to samo złoży na tyle. O, zaraz będzie klip. Niedługo wakacje, także będziemy ruszać z serią filmików nowych dla was co tydzień, jak ostatnio. Niestety ostatnio też spauzowaliśmy przez tego koronawirusa. Pogoda też w maju nie była super, była bardzo kiepska. Chyba to w całej Polsce tak było, nie? Dawid potwierdzi. Potwierdź tam! Mówisz? No, dobrze mówi. Trochę nie słabo słychać, troszkę wiatr powiedzi, że nie mocno. Mówię, że nie nagrywaliśmy, bo koronawirus był. Tak, no dobra, dalej jest. No i pogoda lipna w maju była, nie? No pogoda kiepska, co chwilę pada. No. To nie było żadnej mowy o nagrywaniu w taką pogodę, nie? No tak, nie? Bo nie można było wychodzić, wyjeżdżać, lecić. No ale zaraz wakacje się zaczną, także będą kolejne nowe tripy, będzie więcej czasu. Co powiem? Ruszy projekt z CBR-ką ponownie, na który tak długo dosyć czekaliście, bo
dużo było i tych pytań na Facebooku odnośnie serwerki generalnie, nie? Także projekt ruszy, tak? Jak najbardziej ruszy i od lipca można się spodziewać filmów z serwerką generalnie, nie? Także dla nas nowość, dla was nowość, na kanale będzie nowość, że tak powiem, bo będzie jazda już, a nie naprawianie czy przerabianie, aczkolwiek z tego też się pojawią jakieś jeszcze filmy, nie? No. Będzie dobrze. Pojawią się tripy dłuższe i takie też krótsze. Na przykład dzisiaj robimy trip dosyć taki, że tak powiem tak. Na fazera to jest nic, ale na TZR-kę to już robi robotę, nie? No, na TZR-kę robi robotę, ostatnie 200 km i to też nic po TZR-ce. I było 28 stopni generalnie, nie? No, no nie, pogoda była elegancka. Tutaj w prawo na Boskowice Małe lecimy, panie. Dobra. Wiesz, jak skrzyżowań nie będzie, to będę wiedział, gdzie jechać. Ja ci powiem, że jeszcze tu nigdy nie byłem nawet, nie? Tu przejazd kolejowy jest, tak? No będzie zaraz, o, już jest. No to powiem ci, przejazd też taki, że dużo widać, bardzo. Mogliby to asfaltem wylać normalnie, skoro i tak to jest zarośnięte. Tak, skoro tutaj nikt nie jeździ, no to po co on tutaj jest? No pewnie. Dawaj, dawaj, panie, nie ma co spać, lecimy. Taki wypoczynek na fazerze, nogi zarzucił na gumole. I no już patrzyłem, bo mi się spodnie stopiły z jednej strony od cylindra, to nie będę ryzykował drugi raz. Za 500 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. 300 metrów, nie? Dawaj tu podjedź, będziemy patrzeć. Gdzieś koło kościoła w sumie chyba. Kościół jest, tam jest. No, ty, nawet flagi mają, zobacz, na Boże Ciało wystawili chyba. Czekaj, czekaj. Tutaj nawrotkę zrobił. Co ty kurde robisz? Chciałeś jak cię zbudować? Dobra, czekaj. Ty, ona dobrze to. No mówię, żeś coś zrobił z tą maszynką, nie? No widzę właśnie. A czekaj, czy tu wejść? Można chyba wejść, nie? Cześć, zaraz zobaczymy, przeczytamy, co tam pisze. No, wszystko jest. Kluczyki zabierz i rękawice. Chodź w kasku. O, widziałeś? Piramida na grobek. Grobowiec piramidy? Nie, piramidalny o wysokości 9. Co tam rżysz? Dobra, ci odczytam. O wysokości 9 metrów postaw dla rodu Von Even. O, widziałeś? No, resztę sobie doczytacie sami, a ja sobie tak szybko popatrzę. A to ty leziesz, mówię, co to tam idzie. A tu kościół drewniany. Dobra, dawaj, włazimy. Noga mnie boli, jak się spała. No tak, raz tyki mama. Wziąłeś to też, aha. O, tak powoli, żeby nie ten. Nie patrzy. No. Nie cały się na powitanie. O, widziałeś? Co? Nie cały się na powitanie. No, wy tu koronawirus. No, ale kościół zacny, fajny, taki duży, nie? No. Mam trzeba tu czopy. No. Ale ty generalnie. No, fajnie to wygląda. O, je, zobacz.
Kurde. Ale kto tam wybudował u siebie? Ty, ale ja bym tam wejść nie chciał, nie? Zabytek, o, widziałeś? Gdzie tam włazisz? O, tutaj. No nie wiem, nie, może lepiej nie próbować. Dawaj, sobie zdjęcie zrobimy. Ty, a trzeba by tam... I dobra, idziemy. Rękawice. Nie, tam nie ma chodnika, nie idę, co ty. Chodź, idziemy stąd. A to tam wyjście jest, widzisz. Trzeba było brać plecę. No, ale ty, fajnie to wygląda, nie? Kaplica. Nie, co? Ty, ale podoba mi się takie coś. Zobacz, otwarte, nie? Nie ma problemu, że... Nie ma problemu właśnie, że jest zakaz wejścia, tylko normalnie można wejść, nie? No. Teraz. No, wracamy sobie na spokojnie, nie? Ja myślę, że zakończymy odcineczek, bo powrotna droga to taka jak w pierwszą stronę, ale mogliście zobaczyć przynajmniej ten kościół, który super wygląda, łącznie z piramidą, nie? A tak naprawdę to piramida, myślnik, grobowiec. To chyba są dwa zabytki, tam pisało zabytek na kościele, na piramidzie nie widziałem, chociaż tam coś pisze, zaraz dokładniej. Nasze zabytki, no to są te dwa zabytki, nie? No to także fajnie to wygląda. I na razie trzymajcie się, do następnego. Cześć!